Gdy przed laty rozpoczynałem swoją przygodę ze stowarzyszeniem, miałem szczęście trafić na wyjątkowych ludzi. Krystynę Reiter i Zenona Barszcza. I chociaż dzisiaj ich już nie ma, to razem z innymi rodzicami, z przyjaciółmi, z pracownikami organizacji realizujemy ich ideę. Chcemy, żeby ludziom upośledzonym umysłowo żyło się lepiej, żeby czerpali z życia, sprawdzali się w różnych rolach społecznych, żeby smakowali życia i żeby po prostu byli szczęśliwi.